Czołem myślącym. Pięknie, razem, wspólnie, prawie że chórem. Zobaczcie, kochani, drugi dzień świąt Wielkanocy. Spotykamy się dzisiaj z panem Tomkiem. To jest autor takiego projektu antysystemowego Martwy Obywatel. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak to my, jako Polacy, jako różnego typu stowarzyszenia, organizacje, jak walczymy z tym systemem, z tym państwem, które upodliło i zniewoliło nas jako naród, jako społeczeństwo. Zaznaczę wcześniej, że Tomek najpierw od tego państwa 10 lat temu dostał pewien prezent, a od 2 lat zrozumiał, że z tym państwem na zasadzie ugody i powoli no się nie da, ale on nam bardziej to w to wprowadzi. Niestety tak, zostałem zniszczony przez system jako przedsiębiorca. Ale żyjesz. Ale jako człowiek jeszcze cały czas żyję i walczę o to, żeby tę sytuację szeroko pojętej degringolady zmienić w naszym kraju. Po prostu korporacje korzystają z tego, można powiedzieć, używając grubych słów, przestępcy, jakby ich nie nazywał, cieszą się z chorego systemu, w tym wymiaru niesprawiedliwości, zwanego błędnie sprawiedliwością. Państwo uderzyło cię w 2010 roku na jaką sumę? Twoją firmę? Około 15 milionów złotych, pozwy to były około 16 milionów złotych. Okradło. Okradło z 16 milionów złotych. I do dnia dzisiejszego? No, do dnia dzisiejszego poniosłem koszty na ale nic sądy. Dostałeś, nic, tylko koszty. I 2 lata temu najpierw się na pewno łudziłeś, jak każdy przyzwoity Polak, że żyjesz w państwie prawa, że tego i tak dalej, no ale chyba złudzenia zgasły i od 2 lat co robisz? To bardzo boli, ponieważ dokumenty były po mojej stronie. Tak naprawdę powinien był pójść do komornika, nie do sądu. Ja po prostu miałem umowy, kontrakty. Nie ty jeden. Z których wynikały wprost płatności. Tu nie było żadnego sporu, komu one są, te płatności, należne. Zniszczono firmę, zniszczono 3 biura, centrale w Warszawie, biuro w Krakowie, biuro we Wrocławiu. Nie ty jeden, 10, nie twoja jedna 10 firma. Pracowników. Oczywiście, rozumiem. No i cóż, i po prostu stwierdziłem, że chciałbym być ostatnim pokoleniem, które z tego powodu cierpi. Ja wierzę, że możemy i musimy to zmienić. Człowiek z nadzieją. No, tak, złamany, zniszczony, okay, ale z nadzieją. Dobrze. I od 2 lat, czyli od którego roku tak ostro walczysz? No właśnie od, tak dziwnie się to zbiega z innymi datami, ale od końca 2019 roku. Czy już po wyborach w 2019 roku, tak, rozumiem? Tak. Wyborów nie czepiamy się, nieważne co, jak, no i dalej. Znaczy mnie osobiście, przepraszam, powiem wprost, wybory zabolały, muszę to powiedzieć, ponieważ ja idąc na nie liczyłem, że popieram prawdziwą reformę sądownictwa. Niestety zaraz właśnie po nich dowiedziałem się od prawnika, że to miałem 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czyli kolejny raz jak naród oszukali cię. Tak, prost, panie jasne. Prezesie, teraz 200 Dobrze. Tysięcy na apelację. No i co później, no nie? No, no co później? 200 tysięcy na apelację, nowa stawka. Nie, no wiem, ale co później? To normalne. A później po prostu próba walki dalej. Jeszcze zostałem oszukany przez... Ale jak ta walka, no właśnie, po to zrobiłeś projekt Martwy Obywatel, tak, żeby pokazać, jaka jest wartość Rzeczpospolitej Obywatela, ale nie robiłeś tego sam. Są różne. Porozmawiajmy o tym, jak my poprzez te organizacje, stowarzyszenia walczymy z tym systemem. Na razie myślę, musimy wzmocnić się, musimy znaleźć właściwych ludzi, bo najważniejszą rzeczą jest to, żeby chcąc dokonać zmian, mieć kandydatów, którzy będą godni naszych wyborów. To jest dla mnie podstawa. Przede wszystkim ludzi z... Ale jakich wyborów? Nie bardzo rozumiem. Wyborów do parlamentu, tak. A kto to będzie kandydował? Bo nie wiem, w ramach czego. Znaczy ja chciałbym wyłonić moich kandydatów. Ludzi przede wszystkim z kręgosłupem moralnym. Twoich?
Znaczy ja chcę mieć swoich, swoich kandydatów. No rozumiem. Ja się chcę po prostu utożsamiać. Utożsamiać i wiedzieć na przykład, no, że... No ale dobra, tyle, sporo czasu już jesteś, różne są stowarzyszenia, organizacje. Jak to wygląda? No powiedz, no nie? Bo ja już nie mam zdrowia się spotykać, wierzcie mi. Wybaczcie, ale tego kłapania różnego typu, no, nie mam zdrowia. Co ja mogę powiedzieć? Ale ty, no, się spotykasz. No to powiedz. Jak? No to się spotykam, ale coraz bardziej stwierdzam, że... Trzeba więcej konkretów. Niestety. A nie padają konkrety. Przecież są konkretni ludzie. Za mało. Ten stowarzyszenie. Za mało. Dlaczego za mało? Za mało. Wymagający jesteś. Wymagający. Nie widzę w wielu ludziach. Za dużo ludzi jest bez potencjału. Jednostki tylko, ale no jednostki ponoć mogą zbawić miliony czy miliardy nawet. To prawda. Ja w to wierzę. Tak, powtarzam, trzeba po prostu wyłowić. Trzeba 10 razy przez sito przesiać właśnie różnego rodzaju zgromadzenia, manifestacje, bo po prostu to jest często... Czyli Tomku, przepraszam, widzisz, że z tego jest dużo takiego czegoś jałowego, tak? Piany takiej, no piany. Po prostu. Ludzie się spotykają... Jaka jest tego przyczyna, jak myślisz? Czy to wina tylko nas, jakości ludzi tego kalibru? Myślę, że tutaj jest to też sterowane, jest to wyreżyserowane. Przecież widzimy od lat, jeśli ktoś ma oczy, patrzy, uszy, żeby słuchać, widzimy... Teatr, do którego się chce nas zaprzęgnąć. Przecież ci zleceniodawcy naszych, że tak powiem, wykonawców, oni dobrze wiedzą, w co mamy grać i po prostu chcą, żebyśmy byli aktorami, za własne pieniądze dokładali do ich teatru, a oni się będą z nas śmiać. Czyli sugerujesz, że część organizacji jest w jakiś sposób sterowana, przejęta, tak? No tak, nawet powiem więcej. Słyszałem taką opowieść, z którą się bardzo zgadzam, że jeżeli Polacy potrzebujecie jakiejś organizacji, to po co ona ma być zdrowa? To my, wasi wrogowie, ją wam stworzymy, żeby ją kontrolować, ją obsmarować, obśmiać i jeszcze, żeby ta organizacja była właśnie koniem trojańskim. Szczerze tak, mówiąc, nic nowego. Tak, no, robili nic nowego, carscy zaborcy, no, pruscy zaborcy, Austriacy robili. Jesteśmy w domu. Te same czasy wracają zaborcy. W domu jesteśmy, tak? Pięknym polskim domu. A Tomku, bo tam był taki wątek, bo masz wątpliwości, to jakoś z tymi, bo tak, podskakujesz, walczysz, tak? Zaczynasz być niewiarygodny dla systemu. Może na razie jakąś tam zbyt bolesną raną nie jesteś, ale na pewno czymś, powiedzmy, uciążliwym. I ktoś już rozmawiał z tobą, czy? Jak na razie to dopóki moim rekwizytem była trumna martwego obywatela jako symbol, to chcę powiedzieć, że te takie widoczne służby, najbardziej pozytywnie zachowała się policja drogowa. Inne służby, powiedzmy, no patrzyły, ale się nie odzywały. Tolerancyjnie. Nie było tak bardzo źle. Na razie nikt wprost nie przyszedł. Wiem, że jestem już zauważony jako projekt, jako taki właśnie okoń, który się malutki stroszy na razie i mu się nie podoba. Tam jest staw, że go właśnie o tym myślałem, że go tak naciskają, a on te swoje płetwy stroszy z kolcami, no bo po prostu taką przyjąłem zasadę, że lepiej umrzeć w walce niż żyć w niewoli. To nie ma sensu. Tylko jeszcze to maksyma znana. Zderzyć z rzeczywistością. No ja wiem, że to łatwo natomiast mówić. Natomiast, kochani, Tomku, muszę i państwa poinformować, że przejdą do ciebie, po tym materiale na pewno przyjdą, to jest nieuniknione, nie przerażaj się. Natomiast no, taka jest kolej rzeczy. Zawsze przyjdą, przychodzą. I to nie chodzi, że przyjdzie do nas funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa, bo ty bardzo precyzyjnie mi przed naszą emisją zadawałaś to pytania. Czy przyjdą? Przyjdą, zapewniam. I nie chodzi o to, że funkcjonariusz i tak dalej, z jakąś blachą, legitymacją, tylko, kochani, polega to na tym, że w Polsce, będę to mówił w takim specjalnym materiale, w którym opisuję, w jakiej matni, w jakiej pajęczynie żyjemy, że wokół tych organizacji, wokół takich osób są tak zwani informatorzy, współpracownicy
tych agentur, tych różnego typu służb. No i wówczas masz taki lekki, miękki nacisk. No nie, twój znajomy, z którym się zaprzyjaźniłeś, kolega, ktoś z otoczenia, po prostu zaczyna powoli, delikatnie instruować, żebyś może się zbyt mocno nie wychylał, nie fikał tak zwanie. No i powiedzmy, proszę Państwa, albo coś nawet oferował korzystniejszego, żebyś tu się nie wychylał, a przesunął na te obszary. I szczerze mówiąc, wiele osób no, staje się w pewnym momencie spolegliwych lub jak za daleko zabrniesz, że trudno się wycofać, to wówczas z Tobą bardzo konkretnie rozmawiają. Świetnie, rób to. Bądź antysystemowy. Walczy, tak jak na przykład Paweł Kukiz, to jest wybitny przykład ideału antysystemowca na usługach systemu i cała jego czeladka, no nie? Natomiast no, są różne wzorce i wtedy dokładnie, no powiedzmy, kaptują. No taka jest rzeczywistość i nie chcę nikogo tu straszyć, ani Tomka, ani tym bardziej Państwa, ale musimy mieć świadomość, że iluzją jest, a Tomek się przekonał. Przekonałeś się, że żyjemy w państwie prawa? No, bezprawia. No, czyli, że to jest iluzja. Oczywiście. Podobnie jest iluzją. Iluzją jest jakaś demokracja, jakieś w tym wypadku wolne powiedzmy, wolna działalność partii politycznych, wolne wybory. Nie, kochani, to jest pod kontrolą. Jeszcze, przepraszam, tylko dodam do tego. Ty się nie obrażasz, ale ja nazywam przypadek twój, Tomku, ale i pozostałych ludzi jako patriotyzm z odzysku. Bo 10 lat temu to państewko, bo inaczej się nie godzi mówić, strzeliło cię. I na całkiem, powiedzmy, ciekawą kwotę, ciekawe fanty strzeliło, no nie? Uderzyło. Boksowałeś się z tym państwem, uznałeś, że go tak naprawdę nie ma, że ono nie działa w twoim interesie, ale dokładnie przeciw tobie, nie stoi po twojej stronie i wtedy w ludziach odzywa się patriotyzm. Zaczynają walczyć i ja się bardzo osobiście z tego cieszę. Tylko, kochani rodacy, nie warto, żeby... Uważam, że dotkniętych w tym państwie jest co najmniej z kilkanaście milionów, ale 20 milionów jeszcze nie oberwało od tego państwa. I nie warto, żeby te 30 parę milionów to byli wszystko patrioci w odzysku i wówczas, żebyście państwo zrozumieli, w czym żyjemy. Więc no, w tym momencie spróbujmy naprawdę być mądrzejsi przed szkodą. Tak? Znaczy ja chciałem powiedzieć, że oczywiście rozumiem twoją wypowiedź jak najbardziej. I się nie obrażasz. Nie obrażam. Dzięki. Ona jest jak najbardziej trafiona. Natomiast chcę powiedzieć tutaj, że oczywiście mam to szczęście, że moja babcia urodziła się 3 maja, a mojego tatę urodziła 11 listopada. Taki rozumiem, no, że taki zbieg jednej daty. No to zobowiązanie patriotyczne. Tak, i ja pochodzę z rodziny patriotycznej. No. Jeszcze dodatkowo z Gdańska, tam się urodziłem, wychowałem. Natomiast z Gdańska się tam się urodziłem i wychowałem. A korzenie twoje? A moje korzenie, no, to są ze strony taty, to województwo nowogródzkie, czyli to, gdzie też człowiek, Polak, Adam Mickiewicz, tak jak ja, Stupnowicz. Nowogródka. Tak, województwo nowogródzkie przed wojną, repatriańcy, przesiedleńcy. Jasne. A z kolei, no tutaj, jeśli chodzi o drugą stronę, no to słuchajcie, ja teraz wyjątkowo cierpię, bo mam taką sytuację, że moja mama została przywieziona z brzuszku z dalekiej obecnie Ukrainy, tak? To jechali 9 miesięcy przez Besarabię. Ziem. Tak. No, trudno nie być patriotą, jak się ma takie korzenie, takie pochodzenie. Natomiast ja chciałem powiedzieć jeszcze tutaj do panów oficerów prowadzących takie przesłanie, że ja od razu podaję moją cenę. Od razu podaję cenę. Tak? Tak. Ja mam ciekawe. Konkretnie. No, no, słucham. Jestem bardzo interesowny. Bardzo. No. Moja cena to odzyskanie przeze mnie i resztę Polaków radości życia. Nie zapłacą. To mnie takiej interesuje. Ceny nie zapłacą. Tyle mnie interesuje. Tyle nie mogą. To jest, niestety. To jest to, co chciałbym. Przegrałeś licytację z nimi, Tomek, następnie, no nie? Jak ja patrzę na tych biednych, smutnych ludzi, którzy kiedyś nic nie mieli, a się do siebie uśmiechali, a teraz
gryzą się w sobie, słyszą o inflacji 10%, piją cudowne, chemiczne mleko, jedzą chemiczne jakieś mięso niesamowite, po prostu wysyłają dzieci do szkoły online. Ale wróćmy, Tomku, do tego, no bo faktycznie to pochodzenia, szczególnie teraz z obszaru, gdzie toczy się wojna. No spróbuj to, jak ty to osobiście wszystko odbierasz? Ja to odbieram tak, że powinniśmy, tak jak ja, pojechać tam 40 razy na Ukrainę. A byłeś? Tak, porozmawiać. W jakich obszarach byłeś, gdzie? To znaczy tak, z takich ciekawostek to mogę powiedzieć, że byłem z koleżanką. Ze znajomą, z koleżanką, dlaczego? W Doniecku byłem. No, faktycznie. W Doniecku. W Doniecku. Miałem okazję tam pobyć jedną dobę. Było ciekawie, powiem, rzeczywiście inna strona Ukrainy, ale też na przykład już byłem z córkami około 2 tygodni na Krymie. Następna ciekawa lokalizacja. Wynajęliśmy mieszkanko w Jewpatorii, zjeździliśmy Krym, byliśmy na jakiejś wyjątkowo ciekawej plaży, pozostałości po jakiejś bazie wojskowej, jakieś metale dziwne się tam jeszcze walały. Byliśmy zobaczyć Sewastopol, port wojenny. To jeszcze przed 13 rokiem było. Tak, jeszcze kiedy to była taka autonomia. Byliśmy w słynnej Jałcie, także znam Ukrainę, z wielu stron przekraczałem granicę. 40 razy byłeś. Około 40 razy, a powiem ciekawostkę. Trzeba powiedzieć, że na pewno masz rozeznanie. Powiem ciekawostkę, że moja pierwsza wizyta była wtedy, kiedy jeszcze istniał Związek Radziecki. I tak się nieszczęśliwie stało, że podczas podróży pociągami z Gdańska do Warszawy, później sypialnym do Kijowa, no, rozwinęła mi się choróbka w wieku około 20 roku życia, którą się ciężko wtedy znosi, odra. I wylądowałem w sowieckim szpitalu zakaźnym. No tak. Ale nasz kanał jest nie turystyczną geograficzną, a polityczny. Bardzo. No i ale przez to rozmawiałem z każdym. Wiarygodnie, nie? Rozmawiałem z każdym. I jak oceniasz właśnie różnice, jak twoje osobiste jak gdyby zdanie o tym poprzez pryzmat twojej znajomości, o tym, co się obecnie dzieje, jak to się stało, jakie przyczyny według ciebie? Powiem tak. Ukraina jest to dla mnie twór, który ciągle walczy o tożsamość. Niestety jest to zbieranina różnych nacji. Mówi się tutaj o tak zwanej zemście Stalina. Jest takie pojęcie. To jest fakt. Ja byłem, porównam Filipiny, około 100 narzeczy różnych języków, większych, mniejszych, i gdyby nie angielski, oni by się nie dogadali. Okej, okay. W wielu państwach. Ale na Ukrainie, ale na Ukrainie ludzie siedzą, rodzina siedzi przy jednym stole i jedni z drugich się śmieją, że używają języka ukraińskiego, bo trzeba rozmawiać po rosyjsku, więc tam sami dojść do ładu nie mogą. W jakim języku mają rozmawiać, kim są. Dobrze, jak widziałeś tą państwowość ukraińską? No w stopniu totalnego rozłożenia. Ogromna korupcja, ogromne uwielbienie pieniądza, w tym negatywnym słowa znaczeniu. Po prostu, no... Czy według ciebie, a masz do tego prawo takie moralne, genetyczne powiedzieć, ze względu na pochodzenie, czy współcześni Ukraińcy stworzyli własne państwo, własną państwowość? Znaczy, oni w ogóle nie wiedzą, gdzie idą spać, gdzie się budzą i po prostu... Czyli ta państwowość, z którą mamy dzisiaj do czynienia, którą tak próbują nam wmówić... Im stworzono, to na pewno. Mitem. Oczywiście, mit totalny. Mhm. Oni nawet porozbijali pozostałości na pomarańczowej rewolucji na Majdanie. To fakt. No. To zero szacunku. Mhm, oni nie wiedzą, do czego mają mieć szacunek. I teraz powstaje pytanie. Jaka ta Ukraina? Bo my mówimy, że Ukraińcy dzisiaj walczą o swoją Ukrainę. Jest wojna rosyjsko-ukraińska, co jest faktem, tak? Tylko, kochani, kto projektuje tą Ukrainę Ukraińcom? Bo rozumieliśmy, że gdy była pod wpływem moskiewskim, no,
NATO. Reżyserem, projektantem. No, rozumiem. Była Moskwa, byli Rosjanie. To rzecz prosta, no nie? No ale dzisiaj, szczególnie po 14 roku, ale ta pomarańczowa rewolucja jest ważna też, bo wówczas już służby amerykańskie, agentura amerykańska, izraelska, teraz ostro brytyjska, to wszystko się dołączyło. I kochani, nie wiem, Tomku, czy to analogię, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne. I pozwólcie Państwo, Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone w XVIII wieku wybiły się na niepodległość, stworzyły własną państwowość, społeczeństwo. Taką nienarodową, a stanową, bo zresztą do dzisiaj to w Stanach, przecież zobaczcie, ta odrębność, tak, dokładnie, tak, no nie? Tak. Ale zanim ten nastąpił XVIII wiek, koniec XVIII wieku, gdzie to się stało, druga połowa, to trzeba sobie powiedzieć, kto na terenie Ameryki Północnej, gdzie jest obecne państwo Stany Zjednoczone, kto tam się znalazł? Wyrzutki społeczne. Wszystkie wyrzutki, wszystkie zwierzutki, rozbójnicy, złodzieje, nie chcę dalej na K mówić i tak dalej, to wszystko, co było najgorsze. Na starym kontynencie, na kontynencie europejskim, a jednocześnie bardzo żywe, twórcze, radykalne, no i witalne, to się znalazło właśnie na tym kontynencie Ameryki Północnej. Ostatecznie, popatrzcie, to też są dosyć ciekawe, zobaczcie, z tego typu ludzi poprzez rozszczepienie cech tworzyli się skądinąd także wspaniali ludzie, naukowcy, odkrywcy i tak dalej, i tak dalej. W ostateczności doprowadziło to do wyodrębnienia się społeczeństwa i tej ich wielkiej, ich tej wojny o utworzenie pod przywództwem George'a Washingtona Stanów Zjednoczonych, ale to była wojna przeciwko Europie i przeciwko imperium, szczególnie brytyjskiemu. I powoli jakoś, zobaczcie, to się od XVIII wieku uformowało. Na początku XX wieku zaczynało mieć wielki wpływ, a po I wojnie światowej zaczęło nas, czyli ich protoplastów, Europę, zawładnęło, ogarnęło, dzisiaj kieruje, a teraz niewoli. Stany Zjednoczone totalnie niewolą, nie chcę wnikać już... Jak, oczywiście gdyby, robią to w imię pokoju. To prawda, pod różnymi tam hasłami, jak najbardziej bandyckimi i nieprawdziwymi, ale po co był ten wstęp o Stanach Zjednoczonych? Rozumiem, że nawiązanie do Ukrainy. Dokładnie. Rozumiem. Tak. W innej, w mikroskali analogiczna sytuacja, tylko mamy XXI wiek, nie jest to kontynent odrębny, nie ma tu Indian, tylko są cywilizowane państwa europejskie. W związku z tym dzisiaj cały ten protektorat agentury amerykańskiej, brytyjskiej, izraelskiej chce doprowadzić, żeby z obecnego terytorium Ukrainy powstało coś na kształt Stanów Zjednoczonych, a tak naprawdę kolejnego stanu, państwa, które będzie podległe USA i co pozwoli, ponieważ oni są plastyczni, nieulepieni. Z nich można wszystko tam zrobić, tej państwowości. I to jest niezwykle groźny projekt dla nas, dla Europejczyków, ponieważ w tym momencie Polska to jeszcze ze swoją kundlowatą podległością Stanom Zjednoczonym, to za mało, to jeszcze nie to. Zresztą z Polakami zawsze będą mieli problem, bo my się wyzwolimy z tego wszystkiego. Natomiast tak ulepiony, ukształtowany naród będzie tym powiedzmy, no takim amerykańskim bastionem, który będzie kontrolował i ciągle podcinął nam, jako Europie, Europejczykom skrzydła. Jeżeli mogę tutaj taki krótki wywód, to nie są tylko moje monologi. Krótki wywód, powiem tak, mam nadzieję, że będzie to nie za bardzo zakombinowane. Z mojej strony prosto da się to zrozumieć. Te babcie z kozami przy płotach, które tam zostaną, to nie będzie waleczna Palestyna, jeśli ktoś rozumie, o czym mówię. Tak, tak, tak. Po rozumiem. Prostu. I ten kraj się, jeżeli nazywamy Ukrainę w ogóle krajem, on się wyludnia potwornie. No tak, tak. Tak. Żyzne gleby. Bo to nie jest dla Ukraińców. $100 to jest tam po prostu naprawdę prawie berło królewskie. I to jest po prostu piękny teren. Spółki zagraniczne, potężne, tak. Latyfundia stworzone, różne, całe dziadostwo z całego świata. Trzeba to sprzątać.
sprzątać. Dobrze jest, jeżeli można sprzątać Ukrainę naszymi rękoma, naszymi pieniędzmi. No lepszego biznesu nie widziałem, żeby, przepraszam, ktoś gruz wywoził ze swojej działki na koszt sąsiada. No, no tak się to dzieje w tej chwili. Dokładnie. I kochani, no czego możemy... Aha, dzisiaj jest lany poniedziałek. Ja nie ukrywam, że już wcześniej mówiłem, że będzie to na froncie tym ukraińsko, może moskiewsko-banderowskim czy chachłackim, bo wiem, że algorytmy chwytają, jak mówimy, kraj na R i kraj na U. Więc jak najmniej starajmy się, ale na tym froncie nie będzie to tylko lany poniedziałek, będzie to lany tydzień. Lany tydzień ze strony Wojsk Federacji Rosyjskiej. I mam nadzieję, że jak najszybciej będzie się zbliżać to do uporządkowania tej sytuacji, że bezsensownie wykorzystywani żołnierze, ludzie, którzy bronią dzisiaj niby Ukrainy, a tak naprawdę... No cóż, biorą udział w samozagładzie, która jest dostarczana broń, inspirowana przez tych, którzy tak naprawdę chcą jeszcze gorszy los im zgotować niż Federacja, Moskwa, która, no, niejednokrotnie już na tym kanale mówiliśmy, mówiłem Państwu, tą musi zdać sobie egzamin ze swej państwowości. Sprawę na Ukrainie Moskwa musi uporządkować. Jeśli nie uporządkuje, czy nam się chce, czy się nie chce, cała Europa staje wówczas w ogniu, staje wówczas w poważnym problemie. Na koniec? Na koniec nie gasimy ducha, walczymy, wierzymy, że jest wystarczająca ilość ludzi z kręgosłupami. Jeżeli są słabe, to je wzmacniajmy. Kręgosłupy moralne, tak jak powiedziałeś, prędzej czy później my kolejny raz się wyzwolimy. Jedyną stałością tego świata są ciągle zachodzące zmiany, to no wiemy. Tak. W związku z tym bierzemy udział w zmianach. W tym momencie ja myślę, że na lepsze, jest to ten czas, kiedy na lepsze. Jest to okres na pewno przesilenia, na pewno czas, kiedy chcąc nie chcąc stajemy oko w oko, twarzą w twarz z prawdą nieuniknioną. No ja podejmuję rękawice i dziękuję za możliwość przekazania tych informacji. Pięknie. Dziękujemy. Projekt, kochani, Martwy Obywatel nie jest projektem, bo to rozmawialiśmy z Tomkiem, zapraszam na jego kanał, ale jest projektem, tak jak żeśmy mówili, raczej już takiego zmartwychwstania obywatela. Ten martwy obywatel to poniżenie Polaków, do których doprowadziły kolejne rządy. Oczywiście pamiętajcie, przy naszej bezapelacyjnej woli całego społeczeństwa narodu, to się z choinki nie wzięło, to z urny wyborczej wypłynęło, pamiętajmy o tym. I ten projekt także Tomka, jak i wielu z nas, po prostu będzie zmartwychwstaniem ducha narodowego, zmartwychwstaniem narodu i obywateli, świadomych swoich praw, ale także obowiązków. A naszym jednocześnie obowiązkiem, niesamowicie ważnym, jest to, co niejednokrotnie na tym kanale mówimy. Myśleć, mieć zdrowy rozsądek, a w tej wojnie między Moskwą a banderowcami to odpowiedzcie Państwo sobie sami, po której stronie interes Rzeczpospolitej, interes nas, Polaków, powinien być. I wcale nie zwracajcie uwagi na propagandę, którą próbują zaszczepić w nasze umysły, w nasze serca i skierować nas ku samozagładzie.